Dzień dobry, pozdrowienia z lasu, ciąg dalszy. Mój jeden z ostatnich filmików spod Bramy Piekielnej na YouTubie uzyskał ponad 500 odsłon. Także postanowiłem już nie poprzestawać na bramie, ale wybrać się do samego piekła. Także w tej chwili znajduję się w piekiełku niekłańskim, również rezerwat geologiczny, wychodnie piaskowe, wychodnie na zboczu kamienne grzyby u podstawy w mocnym kolorze pomarańczowym. No niestety w kadrze nie mamy tego miejsca. No dziś jest sobota, sporo wycieczek, sporo osób się tam kręci. No, trudno nagrać materiał filmowy, ale wcześniej realizowałem zdjęcia. Wybrałem się celowo w szary, pochmurny dzień, tak żeby można było użyć sztucznego światła zachodzącego słońca, żeby podkreślić ten kolor pomarańczowy skał. Myślę, że jedno lub dwie fotografie udało się zrealizować w sposób zadowalający. No ale niestety, no ciągle piekło strzeże swojego wizerunku, swojego wnętrza. No i pewnie za jakiś czas trzeba tu będzie powrócić. Myślę, że może inna pora roku, chociaż bywałem tu i zimą, i jesienią, i wczesną wiosną. Także mam pewien przegląd warunków i myślę, że bezlistne drzewa, czyli no ta kurtyna, która troszkę dzisiaj wysłania, ale mamy piękne zielone paprocie, mamy krzewy, które porastają skały, no mamy zielony mech, ale mech jest zielony przez cały rok, także pewnie jeszcze parę zdjęć tutaj powstania. Tymczasem, no cóż, no muszę się zadowolić tym jednym. Do zobaczenia.